Cześć, witajcie, nazywam się Robert Mazurek. Witam was serdecznie w odcinku, gdzie pokażę Wam wyniki testu dwóch akumulatorów 50, austriackiego banera Powerbula 50 amperogodzin w budowie L1 i naszej R1, którą produkuje dla nas fabryka akumulatorów Autopart. Generalnie to do zasady wolę robić osobne odcinki, ale Mam tutaj wyniki już poukładane, zarówno dla pierwszego akumulatora, czyli dla tej Centry Futury 53, dla tego banera i dla tej naszej R1. Ja dokonałem już porównań takich pod kątem tego, co chcę wiedzieć jako właściciel firmy Świat Akumulatorów, która zajmuje się sprzedażą akumulatorów, ale też miejsca, w którym jesteśmy, jeżeli chodzi o ofertę, czyli potencjalnie cena tego, co otrzymuje klient. Zapraszam. Zacznijmy od banera, pierwsze co, zidentyfikujmy jego datę produkcji C i CD, literka A równa się 0, B równa się 1, C równa się 2 itd. itd. W opisie filmu zamieszczę link jak odczytywać datę produkcji tego akumulatora. I mamy CICD, oznacza, że akumulator został wyprodukowany w lipcu 2023 roku. Kolejną rzeczą, którą sprawdzam, to jest waga. Banner 50 w serii PowerBull waży 12562 g. No i po tym, jak wiem, ile to waży, wypada sprawdzić, jakie mamy parametry elektryczne tego akumulatora. Do tego używam jedynie testera Git1. No, i tutaj mamy przy napięciu 12,70 V. Ten akumulator generuje z siebie 480A. Producent deklaruje na etykiecie 450, czyli mamy powyżej etykiety 6,5 ml rezystancja wewnętrzna, poziom naładowania 100%, poziom sprawności 100%. Kolejną rzeczą, którą sprawdzam, to jest tuż po dostawie ten prąd zwarciowy. Prąd zwarciowy tego akumulatora. Został określony przez urządzenie Lewanda B200 na 1409 amperów i najniższe napięcie, jakie zostało zarejestrowane w tej części w ciągu tych 30 sekund to jest 8, 34 setne V. Po takim teście ten akumulator zostaje doładowany przez jedną godzinę. Kulon 716, 16 V, 16 amperów ustawiam na potencjometrach tej ładowarki, no i trwa to godzinę, no i potem odczekuje sobie akumulator kolejną godzineczkę i po tej godzinie poddaje go testowi pojemności przy użyciu alfabata Pro i ten akumulator dla temperatury 5 stopni Celsjusza obciążony 25 amperami do napięcia 10,5 V rozładowuje się przez 73 minuty. Na tej podstawie zgodnie z normą ENPN mogę oszacować jego pojemność na 52,91 amperogodziny, co daje nam prawie 6% więcej niż deklaracja. Mamy grubo rozładowany akumulator. Ten akumulator zostanie doładowany. 716, 16V, 16A, 20 godzin ładowania, przerwa 24 godziny, i potem poddajemy go testowi na pojemność C20, czyli aby policzyć pojemność 20-godzinną dla tego typu akumulatorów, należy jego pojemność podzielić, czyli w tym wypadku 50Ah, trzeba podzielić przez 20 godzin. Wychodzi nam 2,5A, bo tam godziny się skrócą. I obciążając ten akumulator prądem o natężeniu 2,5A, ten akumulator, aby oznaczyć jego pojemność zgodnie z C20 na 50 amperogodzin ah. musi się rozładować minimum przez 20 godzin czyli 1200 minut miałem zanik napięcia w labo przez co zresetował mi się ten piękny wykres który rysuje ale urządzenie tutaj zobaczcie Pokazało pojemność tego akumulatora w temperaturze plus 3 stopnie Celsjusza. Wszystkie trzy akumulatory, zresztą zobaczycie w podsumowaniu, były rozładowywane w teście C20 w tej temperaturze. Ten akumulator obciążony prądem o natężeniu 2,5A rozładowuje się do napięcia 10,5V przez 1086 minut. I na dobrą sprawę mamy tutaj brak do deklaracji na etykiecie 9,5% tej pojemności, ale w podsumowaniu wyjaśnię dokładnie, czy to jest brak, a może to jest nadwyżka. Skoro mamy po raz kolejny rozładowany akumulator, po raz kolejny to trzeba naładować, oczywiście pełen standard, kulon 716, 16V, napięcie, górne napięcie ładowania i 16A, czyli wszystko co może zrobić ten kulon, 20 godzin ładowania, 24 godziny przerwy, później wkładam ten akumulator do zamrażalnika na 24 godziny, uśredniam w tych samych warunkach około minus 25 stopni, no i co najważniejsze, badam prąd zwarciowy, czyli coś co może nas spotkać w grubym mrozy. I ten akumulator w teście prądu zwarciowego, który realizuje tester Lewanda B200, ten tester, czyli Lewanda B200, określa prąd zwarciowy dla tego akumulatora dla temperatury minus 25 stopni na 749 amperów. ale już napięcie tutaj spada do 5,22 V. I zaraz po tym teście zwarciowym sprawdzam testerem GIT-1, jakie ma parametry elektryczne. Napięcie pokazało 12,24 V. Przy tym napięciu akumulator. Szacuję jeszcze tą zdolność rozruchową na 300 Amperów. Rezystancja wewnętrzna zmrożonego akumulatora i rozładowanego również w teście zwarciowym wynosi 10,4 milioma. Poziom naładowania 50%, poziom sprawności 100%. Ja pozwolę sobie odpuścić etap podsumowania, omawiania jakby tego banera. Pokażę Wam teraz jak wyglądały wyniki i parametry naszej R1 wspólnego projektu z fabryką akumulatorów Autopart Milca. I później w podsumowaniu pokażę wam wszystkie trzy akumulatory w obudowie L1, które do tej pory testowałem. To jest akumulator R1 50 ah 420 amperów na etykiecie. Akumulator został wyprodukowany w 38 tygodniu 2023 roku, czyli wrzesień 2023 roku. Akumulator postawiony na wagę pokazuje 12900 g, czyli prawie 13 kg. Przy użyciu testera GIT-1 Oszacujemy parametry rozruchowe na starcie. 12,69 V. Najsłabsze napięcie z dostarczonych akumulatorów. 557A generuje ten akumulator przy takim napięciu. 5,6 mω Rezystancja wewnętrzna. Poziom naładowania 100% i poziom sprawności 100%. Taki akumulator na starcie poddajemy testowi prądu zwarciowego. No i ten prąd zwarciowy dla tego akumulatora wynosi 1678A, i napięcie w tej części badania spada do 9,18 V. Oczywiście akumulator trzeba doładować przez jedną godzinę. 16 V ustawiam jeżeli chodzi o napięcie, 16 amperów jeżeli chodzi o maksymalny prąd. Kulon robi swoje. Godzinę później, po zakończeniu tego ładowania, które trwało równą godzinę, poddaje ten akumulator testowi pojemności przy użyciu Alphabata Pro, testowi pojemności rezerwowej. I Akumulator w temperaturze plus 5 stopni, obciążony prądem o natężeniu 25 Amperów, rozładowuje się przez 79 minut i oszacowana pojemność to jest 55,69A, czyli jakieś trochę ponad 11% więcej niż na etykiecie. No i oczywiście akumulator trzeba naładować, tylko po takim rozładowaniu akumulator ładuje się przez 20 godzin, potem 24 godziny przerwy i poddajemy ten akumulator testowi na... Pojemność C20. Tak jak powtarzałem przed chwilą, 50 amperogodzin dzielimy przez 20 godzin, wychodzi nam 2,5 ampera. I ten akumulator obciążony prądem o natężeniu 2,5 ampera do napięcia 10,5 V rozładowuje się przez 1115 minut, 18 godzin, 35 minut. Można na tej podstawie obliczyć pojemność 46,48 Ah czyli w temperaturze plus 3 stopnie nie widzimy tych 50, ale tak jak wspominałem wcześniej, Wytłumaczę to w podsumowaniu. I teraz ładowarką kulon. Znowu muszę doładować ten akumulator. 20 godzin ładowania, 24 godziny przerwy i wrzucam ten akumulator do zamrażalnika. Tylko w przypadku tego akumulatora ten akumulator miał pecha, bo planowałem go te 24 godziny później badać. No ale trafił się wyjazd do Elbląga i zapomniałem na śmierć o tym akumulatorze. I ten akumulator, w porównaniu do poprzedników, siedział w zamrażalniku tydzień. Bez znaczenia. Zgłaszam tylko tak jak było, bo zakładam, że te parametry, na tym etapie, zakładam, że te parametry będą bardzo słabe. Ten akumulator wyjęty z zamrażalnika. W trakcie pomiaru prądu zwarciowego został ten prąd zwarciowy przy użyciu testera Lewanda B200 określony na 742A i spadek napięcia 5,15V. Akumulator zaraz po tym teście prądu zwarciowego przy użyciu testera GIT-1 ma następujące parametry: 1226V to jest napięcie. Przy tym napięciu generuje z siebie szacuj, szacujemy to oczywiście 311A prądu rozruchowego, rezystancja 10 mA, poziom naładowania. 52% i poziom sprawności akumulatora 100%. Tak to wygląda. A teraz żeby nie mieli za dużo jazorem przejdźmy od razu do tabeli, która podsumowuje jak do tej pory te trzy akumulatory w obudowie L1, które badałem. Zobaczcie, tak wygląda tutaj Podsumowanie tych akumulatorów, pierwszy to była Centra Futura 53, potem był Banner i ta nasza R1 i jeżeli chodzi o prąd rozruchowy na ciepło, no to 617 Amperów, tutaj numer 1 to jest Centra Futura, jeżeli chodzi o prąd rozruchowy po, zmierzony po tym teście zwarciowym, po mrożeniu przez 24 godziny w zamrażalniku również tutaj wszystko podpowiada, że centra 363 amperów i też te rezystancje w przypadku tego akumulatora były najkorzystniejsze w tym teście. Jeżeli chodzi o rozładowanie Alphabatem Pro, tylko centra futura była rozładowana w temperaturze plus 10 stopni i tam wyszło 84 minuty, czyli też powyżej naklejki 58 amperogodzin. W przypadku austriackiego banera to była temperatura plus 5 stopni, i tu wyszło 73 minuty, i tutaj określiliśmy pojemność na 52,91. I ten R1 akumulator produkowany dla nas przez fabrykę akumulatorową, Topart rozładowuje się przez 79 minut, i pojemność jego jest określona jako 55, oszacowana 55,69 amperogodzin, czyli tutaj. Centra, i, i, no i potem pozostałe dwa akumulatory za nią. Jeżeli chodzi o ten test pojemności C20, wszystkie badałem w temperaturze bardzo niskiej, w okolicach 3 stopni na plusie. I w przypadku centry wyszło nam, że jest to 50Ah, w przypadku banera 45 i w przypadku tej naszej r 1 ki 46. Ale. Przeprowadzę takie w tym momencie bardzo szybkie, bardzo szybką próbę kompensacji. Różnic temperaturowych, bo wraz ze spadkiem temperatury od tych 25 laboratoryjnych stopni, czasem 20, czasem 25, założyłem 20, spadają nam parametry pojemnościowe. One na samym początku spadają nam tak nieliniowo, bardzo niewiele, niewiele, ale im bliżej zbliżamy się do zera, tam ta utrata tej pojemności jest coraz bardziej znacząca. W przypadku akumulatorów kwasowo-ołowiowych ja założyłem, że na każdy jeden stopień spada nam 0,5% z pojemności akumulatorów, i dlatego zobaczcie tutaj. Na dole. Przeprowadziłem taki wzór, że jeżeli dla 25 stopni mam parametry określone na etykiecie, odjąć 3 stopnie, czyli różnica pomiędzy tym, co mówi norma, a tym, co mam w rzeczywistości, jest 22 stopnie razy 0,5%, czyli. Ten akumulator, jakbym odjął od niego 11%, to w tej temperaturze 37 stopni powinien mieć jakieś 47 amperogodzin, Tak dopuszczalne z takiego szybkiego przeszacowania i pewnie bardzo oględnego. Natomiast wyszło mu 50, czyli te parametry etykietowe na pewno w temperaturze plus 25 będą się zgadzać, bo już na tym etapie widzimy więcej. I później w przypadku banera mamy to samo, bo tutaj ta temperatura dla plus 3 stopni mogła zejść z pojemnością do 44,5. A wyniosła 45,24, i w przypadku tej naszej R1 46 wyszło, mogło zejść do 44,5. Nie zawsze mam czas na to, aby badać akumulatory w idealnych temperaturach, ale już od tego odcinka, jeżeli będę badał w innych temperaturach niż te temperatury między 20 a 25, będę też szacował Wam dla pojemności C20, przeliczał. Co może tam powiedzmy, tam zejść w dół do jakiej takiej dolnej granicy, żeby to, co jest w etykiecie w plus 25, zgadzało się dla tej temperatury, dla której badam. No i teraz zobaczmy jeszcze ten prąd zwarciowy, najwyższy prąd zwarciowy, fajnie w końcu akumulator R1. W w dodatniej temperaturze mamy 1678A i też ten spadek napięcia był najniższy, 9,18V. Natomiast w temperaturze minus 25 stopni, najwyższy ten prąd zwarciowy jest dla akumulatora centra później dla austriackiego banera i na końcu jest ta nasza R1 i też ten spadek napięcia najniższy jest dla austriackiego banera. I tutaj jest no, to bardzo, ale to bardzo ciekawe, bo właśnie tutaj w tych niskich temperaturach baner bardzo fajnie sobie radził z, z tym spadkiem dość nisko. Znaczy w przypadku, w porównaniu do innych akumulatorów, centra spadła aż do 4,1 v to jest spory spadek. Banner 5.22 i 5.15, ten nasz dla temperatury minus 25 stopni. No i teraz, czy jest możliwość pomiaru elektrolitów w tych akumulatorach? W centrze nie ma tej możliwości, jest szczelna, hermetyczna, nie da się tego zrobić bez naruszenia akumulatora w przypadku... Czy to banera, czy to tej naszej R1, -ki. wystarczy odkręcić korki, producenci zastosowali i w Austrii i w Mielcu wieczka typu Duplex, czyli takie szczelne wieczka z takimi gumkami, które nawet jakby akumulator przewrócił się czy na bok, czy do góry nogami, to zgodnie z normą przez określoną ilość czasu, tam nic z tego akumulatora nie, nie wycieknie. Nie ma prawa, przynajmniej wyciec, jeżeli został wykonany prawidłowo i poprawnie. Ja to porównania, te porównanie robię dla siebie. To, że się z Wami dzielę, to jest tylko i wyłącznie to, że lubię dzielić się wynikami z widzami kanału Mr. Akumulator, przede wszystkim z klientami mojej firmy Świat Akumulatorów, żeby przychodząc do nas do Szczecina na zakupy, sami mieli świadomość, Kim jesteśmy, czym się zajmujemy i że w sposób transparentny pokazujemy to, to, czym się zajmujemy. Ja zajmuję się sprzedażą akumulatorów, także bierz poprawkę na to, że gdzieś z tyłu mojej głowy może były jakieś nieczyste intencje. Może chciałem Cię oszukać i wskazać, że mój akumulator jest najlepszy, ale prawda jest taka, że to są porównania, które są dla mnie cenne, bo chcemy, aby nasze akumulatory, czy to w seriach R1, czy to w pozostałych seriach, bo mamy taką bardzo fajną, przyzwoitą serię R1, mamy R2, mamy R3, mamy R4, za chwilę pojawi się seria R5 i to będzie ostatni, e, ostatni taki element układanki, bo tego mi najbardziej brakowało w tym wszystkim. I ja i tak porównuję te wszystkie akumulatory. No, jak widzicie tutaj w zasadzie tylko w tym prądzie zwarciowym wypadliśmy lepiej. No i wagowo wypadamy lepiej. Bo 12,9 kg to jest najcięższy akumulator w tym teście wszystkie te akumulatory są wykonane praktycznie na, na jedno kopyto, bo w każdym z tych akumulatorów zarówno kratka płyty dodatniej jak i kratka płyty ujemnej jest technologii expanded metal, czyli ciętociągnionej. No, tutaj to oznacza tylko. Wyłącznie tyle, że być może te kratki są troszeczkę grubsze, że są albo troszeczkę więcej napastowane, bo pomiędzy Banerem a naszą jedynką jest 0,4 kg niespełna a i 0,2 kg pomiędzy futurą a, a tą naszą r Za chwileczkę będę sobie też porównywał inne akumulatory, będę je dopisywał i dopisywał i dopisywał i no, mam nadzieję, że któregoś dnia odkryję w którym miejscu. Jakościowym tak naprawdę znajdują się nasze akumulatory, także będę się z Wami dzielił tej większą ilością e, wiedzy, tą, którą zdobywamy dla siebie. W przypadku komentarzy z pytaniami, które wnoszą jakiś kagane oświaty dla tego, co, e, co tutaj robię, co robimy wszyscy wspólnie jako społeczność, e, na pewno będę odpowiadał. Dziękuję bardzo. Pamiętajcie, jesteście bardzo mile widziani w Szczecinie na ulicy Gryfińskiej 106. Jeżeli się podoba, zostaw lajka. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz. Zasubskrybuj. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć. Potrzebne ci wsparcie? Wyniki diagnostyki? No gorbaturier do układu elektryki testy jakości najlepszej techniki Zapraszam osobiście lub na YouTube'owe filmiki Będę tam wiercić, kręcić, podpinać i badać, przeciążać, zalewać, próbować też wysadzać W poszerzaniu świadomości o ich jakości Terminologia, długowieczność. To to master akumulator, twój nawigator, defibrylator. On wyjaśni ci tą kwestię. Jak zbudowane są i działają różnego rodzaju baterie. No to, to Mr. Akumulator. Simulator, twój nawigator, defibrylator, zaś na mitologiczne brednie I nie pozwoli zamówić, abyś wybrał błędnie.